Siema! Tam wy! A tu ja! A na ekranach... Tak, a tam Michał. A na ekranach NBA. Znowu. Ale dzisiaj zagramy w taką jakby odbudowę słabych klubów w NBA, tak. Tu mam Bullsów, to nieważne, to tam sobie grałem poza odcinkami. Dzisiaj prawdopodobnie zrobimy odbudowę... Michał, dawaj jakiś słabszy klub. Ale Toronto, nie wiem. Nie. Portland. Phoenix Suns. Nie. To nie wiem. To dzisiaj może zrobimy odbudowę... Philadelphia 76ers. To jeszcze raz. A co? Iversona sobie kupisz. Żebym mógł. To bym kupił. No to o, tutaj oczywiście daję wszystko na will accomplish chyba. Żeby tam się nikt tam nie tego jest, nie przywalał do nas. O Jezus, w ogóle jaki mamy słaby budżet. Dobra, oczywiście jeszcze sobie tutaj downloadujemy draft class, czyli to takie... No ci ruki tam, co przychodzą po tym, po sezonie do nas. Czyli tak, na pewno będziemy chcieli sprzedać Jahira Okofora chcę zostawić. Renesona też chcę zostawić. Isha Smyfa chcę sprzedać, bo on nie przyda mi się raczej. Embiida może zostawię, a zależy... Sorry. Zobaczę jak się będzie ten... Zobaczę jak się będzie rozwijał. Landry'ego sprzedamy, McConnella też sprzedamy, Azaj jako... Chodź już, może go zostawimy. Go sprzedamy. Go też. Nie, i Nika stał z kasą zostawił. Bo ma dobre trójki. Także najpierw zaczniemy, spróbujemy sprzedać tego Landry i jego. No, także mamy pierwszą ofertę za Carl Landry, za Gibson. Za tam jakąś słaby draft, także teraz to bierzemy. Ale strzelił. Ja bym to pierwszy wziął. Czyli Monta Ellis, są dobra. No ja tym też mi się taka... Dobra, bierzemy to. Także tak, bierzemy za Roberta Covingtona i Jerami Granta, bierzemy Judana Kraksuna i Nicka Younga. Nie. W sumie to tego Stanleya Johnsona chcę. I ten Judy Mix... Ej, nie widzisz, z kamyka. Mogę? Dobra, bierzemy... Czekaj, bo teraz... Czekaj, tak. Christiana Wooda i Shawn Holmes. I trzeci... I tam... Pierwsza runda draftu bierzemy za Stanleya Johnsona i Judy'ego Mixa. A dobra, weźmiemy tak, Zaltona Branda i Azaja Kanana i drugą rundę w 2017 draftu. Weźmiemy Jayara Smyfa i Sasha Kau. To tak, bierzemy za Judy'ego Mixa i pierwszą rundę w 2016 roku draft. Majka Conley'ego i tam drugą rundę w 2018. Ale dobra, może być, bo jednak mamy Majka Conley'ego, nie? Dobra, to drugi, następny draft będzie ten. Następny transfer będzie Sasha Khan za Stanleya Johnsona. No i tutaj jeszcze ten draft, ale to już tam nieważne. Nie już nie chcę draftu, dobra? Już nie chcę. To teraz tak. Za Monta Ellisa i drugi pierwszą rundę w 2017 roku. Bierzemy Iverego Braziliego za pierwszą rundę 2017 roku. Chyba dobry draft. Za Kenneth'a Marshalla i pierwszą rundę 2016 roku bierzemy Jeremiego Lina i za pierwszą rundę 2018 roku. Dobra, nie dotarliśmy do playoffów, no, oczywiście mieliśmy ponad bilans 30 do 20, oczywiście przegranych, czyli tak, the most valuable player Kevin Durant, Rookie of the Year Karl Anthony Towns, Sixth Man of the Year Joakim Noah, Defensive Player of the Year DeAndre Jordan, Most Improved Player CJ McCollum i Coach of the Year Billy Donovan. Aha, i jeszcze Executive of the Year. Co to jest? Aaron Phillips, ale nigdy takiego czegoś nie widziałem. Phillips? Ale okej, aha, i tutaj mamy... Czekaj! Dobra. 37 wygranych mieliśmy i 45 meczów przegranych. Także, no, ale dużo mamy fanów, tak? 94% zainteresowania. To jest okej. I jeszcze Team Chemistry mamy 80%, a na początku nie powinniśmy w ogóle mieć. Nic nie powinniśmy w ogóle mieć. No bo oczywiście już wszystkich żeśmy ściągali, no i tak, wiecie. Jakoś nie jest nic w ogóle. No, Michał, mów. Nic, już rozłączył się. Aha. Ty, o co chodzi? Czekaj, Simulate Playoffs. Dobra, Simulate Playoffy. Wchodzi... Czyli tak, da się zatrzymać? Nie da. A nie da. Dobra, czyli... Oklahoma wygrała zgodnie z tej Warriors 4-2. San Antonio Spurs wygrał... A nie! Sorry. Oklahoma wygrała... 4-1. Czekaj, gdzie tu się patrzy, bo nie wiem. Nie, to się tu patrzy, dobra. Oklahoma wygrała 4-2 z Golden State Warriors. San Antonio Spurs wygrali z 4-2 z Houston Rockets. Potem w Easter Division Cleveland wygrało? A, wygrało 4-1 z Atlantą i Toronto Raptors wygrali z Boston 4-3. No, także najpierw sobie zasymulujemy ten mecz. O, teraz mam 3-1 dla Toronto i Cleveland, 3-2, 3-3 i teraz czy Cleveland wygra, czy Toronto? Toronto wygrało i Oklahoma i San Antonio. To się zapowiada fajny finał. Simulate, 1-0 dla Toronto, 1-1, 2-1 dla Toronto, 3-1 dla Toronto. Toronto wygrali mistrzostwo. No okej. Kurde. DeRozan 34 punkty. To jest po prostu mój mistrz, nie? Ja go uwielbiam. MVP Finals Award, czyli Kyle Lowry został MVP finału. Teraz staff, czyli podpisywanie kontraktów ze staffem, czyli z innymi tam. No, wiecie o co chodzi. Teraz tak, ja go nie chcę. Tutaj jest Jason Kidd, którego bym chciał. Gregg Popovich, albo Mike Budenholzer, albo Steve Kerr. Steve'a Kerra bym chciał. Gregg Popovich, Rick Carlisle, Mike Budenholzer, Steve Kerr. Polska, do Cleveland, Tyronn Lue. Trafili na Wielkopolskę, nie? No. A Wielkopolska to wiesz, to Poznań. No to weźmy tam coś tam zabrać. No to dziewczyna. A to no to ja, no i co? Co? No i co? Czekaj, zobaczyć jak wygląda. To chyba nie? Czegoś nie spieprzyłem. Jak spieprzyłem, to będzie słabo. Wiktoria. Oj. Dobra, to może sobie... Teraz tak. A skąd dokładnie jesteś? Dobra, tam Jasona Kidda bierzemy, bo tam na AA. Bo jak napiszę Poznań, to ja jej napiszę Elek z Poznania, starą. Yes. 4 lata. Gdzie jest Kalisz? Nie wiem, gdzie, nie mam pojęcia. Dobra, podpiszemy 4 lata z Jasonem Kiddem, teraz on chce 6000. To damy 5. Thanks for the offer, I will take a consider to let you know when I will get up of the month. Kalisz jest tu jest Ostrów Wielkopolski. Jason Kidd. Daleko od Poznania. Okej, toleruję. Toleruję, albo nie, bez tego toleruję. Masz może pyby. O, to wziąłem tego Flipsa, bo chyba, a nie, bo on został tym jakimś tam MVP czy kimś. Ale go weźmiemy, to nie podpiszemy na 3 lata. Za 617, za 500k. Dobra. A to mi się zdaje, że musimy więcej chyba na... A minus za plus... Dobra, to weźmiemy... Zagłębi wygrało. Jak wieloną. Ale będę cisnął bekę z jednym. Dobra, Michał, no! Nagrywam! Tu są rzeczy ważniejsze, no Zagłębi, pan. Dobra, to weźmiemy tego gościa, bo ma A minus... B+, to nie wiem, czy to na czymś zależy, czy co, ale go 8. On chce na 4 lata, tam na 3. On chce 800, a my mu damy, no damy mu 800. Teraz tak, bo to fajnie. Halo. Teraz... Scout. Nie ja? No to weźmiemy tego, bo ma A i C+. 4 lata, dam 4 lata. No. Za 220, tam 220. No, no i dobra. Teraz head coach. No okej. Okay. Zagadamy jeszcze do Budenholzera. Dobra, Filip, ja spadam, bo mama muszę zejść na dół. Z garażem się stało i mama nie może wejść. Wjechać znaczy się. Także żegnam was, widzowie Filipa, zapraszam do siebie, ja mam 649. Tak, niedługo odcinki z Filipem też. No. No, War Thunder na przykład. Mhm. No, także siema, elo. Siema, Michał. To jutro. Także w końcu Michał nas opuścił, będzie cisza. On to jak zacznie to. Dobra, ze Steven Kerrem spróbujemy na 4 lata. On chce 5-14, no to mu damy 6-5, no bo... No jednak Steve Kerr to Steve Kerr, tak? No ja myślę, że to już raczej... Asystent coach. Ty. Dobra, to jeszcze go. Bo ja chcę asystenta coacha jakiegoś lepszego. Dobra, i za asystenta weźmiemy... Dobra, może być ten... albo nie. Dobra, to weźmiemy tego Erika Carlisle'a. Dobra, to na razie chyba będzie na tyle z tymi po prostu zostawię. Aha, to wiem, to tutaj, że trzeba patrzeć na ten, na procenty. Kto ma tam najwięcej procentów, to tam trzeba po prostu tam jego za, jakby nie wiem. To takie jakby zaznaczenie, że chcemy, nie, że... O, Bena Simonsa na pewno chcemy, bo to jest oczywiście gwiazda. Gwiazda... jakby... tego roku... roku już 2017 NBA. Oczywiście. I tego, o, Brandon Ingram. Tego też chcemy, bo to też do Lakers przeszedł. Jest teraz w Lakersach. Ale dobrze mu idzie. On w sumie ma zasięg. To... tutaj taki SFJ A nie wiem, dobra, zawsze możemy to sobie wstawić. Lat, SF. Tu się jest 100%? No nie. Nie, dobra, nic. Także no to jeszcze tego damy. Jeszcze tego, co tam był 100%. O tego. No i dobra. Teraz tak, wolni agenci. LeBron. Tak. No fajnie, no ale myślę, że raczej nas nie będzie stać na niego. Chyba za mało kasy mamy na niego. Jezu. Czy mamy kasę? Ty, chyba mamy kasę na niego. Jakbyśmy go zdobyli. A dobra, damy jeszcze Drummondowi ofertę. Chcę 90. To my tu mamy... No dobra, nie mogę dać więcej niż 90. Co tu się... No to dałem mu 90, jak chcę. 4 lata. Dobra. I teraz tak Whiteside jest i Beasley. Marykowi Gordonowi damy. Jakiś SG taki przydałby nam się. 11 000, 14 damy mu 13 000, 2 lata. Dobra, jak zwykle pomyśli, tam wszyscy myślą. Whiteside'a raczej nie. Jeszcze tak szybko kogoś się mogli wziąć. A tego jeszcze Jayar Smyfa będzie. Ja tam poza odcinkami będę sobie pogrywał pewnie, bo fajny skład się nam robi. 20. To mamy 21. Dobra, na razie koniec, już koniec. Ej, nie, dobra, to trzeba tak. Chyba. No, to się na razie... nie wiem, co się stało. Aha, no to chyba player progression, czyli progres zawodników. Tak, LeBron spada jeden w dół, Conley też jeden w dół, Okafor pójdzie 3 w górę chyba, Bradley zostaje, Noel pójdzie 3 w górę, Embiid pójdzie 2 w górę i ten Hollis Thompson i Nick Young pójdą o 1 w górę. Teraz treningi. Szkoda, że nie można robić tych treningów. Powinni, według mnie powinni to w 17 dodać, ale chyba nie dodali. Tutaj tak trójeczki może damy. Moving. Też Lebronowi. Aha, Lebron już ma, dobra. Teraz tak zbiórki to damy Embiidowi. Offensive. A nie, on ma dobry. No to Nerles. Aha, dobra. Atletyzm. Czyli takie danki. To dodamy na pewno. Damy Bradleyowi, czemu musimy zapłacić bez sensu. A to pierwszy ten free throw. Dobra, to wszystko na razie. Już zaczynam nowy sezon. Before the next season we must slow. Dobra, to po tym mam tak. Wygląda tak. LeBron James, którego żeśmy zdobyli w wolnych tych. A nieważne. Conleya, Okafor 82. Jayar Bradley 80, Embiid. Ja mówiłem, że on się rozwinie. I to na teraz ma 80 overalla. Kurde. Nerez Noel spada. Na 78 spada do 77. Jayar Smyf 78, tak jest. 78, Stanley Johnson 75, Hollison 73, Nick Young 71, Jason Terry. Aha, to ci co? No, Jason Terry i Kirilenko 69-60. Myślę, że na spoko, na nasz skok teraz wygląda. Dobra, to ja będę kończył ten odcinek. Następny odcinek pewnie będzie w tym jakoś tygodniu, bo teraz mam wolne, to no wiecie jak to. Jak się nudzi, to wiecie, aż chce się. Dobra, także zapraszam do lajkowania tego filmu, subskrybowania, komentowania. Dawajcie też propozycje, jakie gry mam nagrywać czy coś. Albo tam co zrobić w NBA. Siemanko. Pa.